To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się, czy kryzys męskości wpłynie na rynek mieszkaniowy. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście 8.10. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest profesor Tomasz Sobierajski, socjolog, socjourbanista, kierownik Ośrodka Badań Socjomedycznych, a także profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz współautor raportu Oto Dom. Szczęśliwy dom. Mieszkanie na osi czasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z najnowszego badania GUS wynika, że w Polsce jest milion siedemset tysięcy tak gniazdowników, czyli osób, które po osiągnięciu dorosłości wciąż mieszkają z rodzicami. Z tego badania wynika, że co trzecia osoba w wieku 25 do 34 lat nie upuściła domu rodzinnego ale z państwa badania zatytułowanego Szczęśliwy Dom Mieszkanie na Osi Czasu wynika, że takich gniazdowników jest w Polsce nawet więcej. Z czego wynika taki dłuższy niż wcześniej okres mieszkania z rodzicami? Gniazdownicy, to jest nazwa, która została wymyślona przez profesora Tomasza Ślandaka z Uniwersytetu Toruńskiego. To jest zjawisko, które rzeczywiście badamy od jakiegoś czasu i mamy tendencję do tego, że zazwyczaj, kiedy mówimy o gniazdownikach, to załamujemy ręce. Zresztą to zjawisko nie jest znane tylko z terenu Polski, ale też właściwie z całej Europy, bo badania Eurostatu pokazują, że to jest tendencja dotycząca krajów rozwiniętych i ona jest silna. W zależności od tego, jaki to jest kraj, ten rozkład procentowy jest różny, ale rzeczywiście Polska, Włochy to są te kraje, w których ta liczba gniazdowników jest dość wysoka. Najczęściej szukamy bardzo prostego wyjaśnienia dla tego bardzo skomplikowanej sytuacji. I ona na pewno jest skomplikowana i jest osobnicza, biorąc pod uwagę to, o czym Pani wspomniała na samym początku, że rzeczywiście to jest duża liczba. W związku z tym to najprostsze rozwiązanie, które próbują się doszukać, szczególnie starsze pokolenie, jest takie, że to są młodzi ludzie, którzy są leniwi, nie chcą im się samodzielnić, chcą żyć na tak zwanym przysłowiowym garnuszku rodziców i nie chce im się rozpocząć dorosłego życia. I prawdopodobnie w tej grupie. Blisko dwumilionowej są takie osoby, które rzeczywiście tak mają i osobniczo po prostu nie chcą rozpocząć dorosłego życia i nie chcą się usamodzielić. Natomiast nasze badania, ale nie tylko nasze badania, wskazują, że ta grupa to już jest, nawet nazwałbym pewien rodzaj zaburzenia, że osoby, które nie chcą się usamodzielić, to jest jednak mniejszość. Natomiast Pozostałe osoby w, łączą w sobie kilka elementów. I te elementy opierają się głównie na dwóch aspektach: aspekcie ekonomicznym, na który głównie zwraca się uwagę, oraz tym aspekcie, o który wyszedł z naszych badań, który wyszedł z naszych dyskusji i intuicji badawczej, że również jest pewien element relacyjny. I ten aspekt ekonomiczny wiąże się głównie z tym, że mieszkania i usamodzielnienie wiąże się głównie z tym, że zaczynamy mieszkać w innym miejscu, w innym mieszkaniu czy w innym domu. Dla młodych ludzi ona jest rzeczywiście bardzo trudna, ponieważ po pierwsze, nie mamy systemu mieszkań do wynajęcia bardzo dobrze rozwiniętego, i on jest, pomimo tego, że wydaje się, że tych mieszkań na wynajem jest dużo, to ciągle ten system bardzo kuleje. A z drugiej strony, rozpoczęcie życia pod kątem kupna własnego mieszkania jest też bardzo trudne dla bardzo wielu młodych ludzi, w związku z tym często zostają z rodzicami, bo po prostu nie stać ich na to z pensją, którą otrzymują na przykład po rozpoczęciu pierwszej pracy. Nie stać ich na to, żeby samodzielnie wynająć mieszkanie albo płacić ratę za kredyt, które mają na mieszkanie. A drugi aspekt, o którym my mówimy i na który chcemy zwracać szczególną uwagę, żeby nie klasyfikować tych osób, ich problemów tylko w kontekście ekonomicznym, są te kwestie relacyjne. Okazuje się, że bardzo duża grupa gniazdowników, których my badaliśmy, blisko 40%, to jest ta grupa, która chce mieszkać z rodzicami. Nie z powodów ekonomicznych, ale z powodów relacyjnych. Tego, że te relacje z rodzicami są bardzo dobre. Być może są warunki do tego, żeby oni również z tymi rodzicami mieszkali, prawdopodobnie. I to jest ich wybór, że z rodzicami mieszkają, prawdopodobnie uzgodniony również z tymi rodzicami, pokazujący, że te relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami również mocno się zmieniają. Faktycznie, to jest jakaś taka tektoniczna zmiana, ale mnie w tych badaniach zainteresowało coś innego. Bo statystyczny gniazdownik to jest mężczyzna. To jest aż 62% wszystkich gniazdowników to są mężczyźni. Tak przynajmniej wynika z tego badania Gusowskiego. I ten statystyczny mężczyzna-gniazdownik mieszka gdzieś w Polsce Wschodniej, pracuje, nie ma dzieci. Dlaczego to akurat tylu mężczyzn decyduje się zostać z rodzicami? Od razu ciśni mi się na usta, że ten statystyczny gniazdownik, jak to jest w statystyce, nie istnieje. <grym> Bo statystyka ma to do siebie, ale rzeczywiście. Ten wskaźnik większej liczby mężczyzn, którzy mieszkają z rodzicami. Tutaj znów mamy bardzo dużo warstw. Po pierwsze, rzeczywiście zauważamy w ogóle, i to też znów dotyczy krajów rozwiniętych, nie tylko Polski, że mamy do czynienia z dużym problemem takiego ułożenia sobie usamodzielnienia, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale też w kontekście relakcyjnym i romantycznym mężczyzn. To znaczy, mężczyźni. Którzy bardzo wyraźnie, to już widzimy młodzi mężczyźni, mówię o młodych mężczyznach, odstają od młodych kobiet pod kątem wykształcenia. Są dużo gorzej wykształceni. Wiemy bardzo dobrze, że te osoby, które są gorzej wykształcone, mają gorzej płatną pracę. W związku z tym, mają mniej pieniędzy. To powoduje, że bardzo trudno im jest też stworzyć gospodarstwo domowe samodzielne albo z kimś, najczęściej znów statystycznie, najczęściej z kobietą, chociaż niekoniecznie to musi być z kobietą, może to być mężczyzna, ale generalnie dużo trudniej im się jest utrzymać. Do tego mamy jeszcze nakładkę kulturową i takie oczekiwanie, że to mężczyzna będzie zarabiał więcej, to mężczyzna będzie odpowiedzialny za to, żeby móc to mieszkanie utrzymać czy płacić za rachunki za mieszkanie. No i tu mamy sytuację takiego klinczu, to znaczy jeśli Ci mężczyźni nawet spotykają się z kobietami, która no, statystycznie prawdopodobnie zarabia od nich więcej, bo jest lepiej od nich wykształcona, a jednocześnie te naciski kulturowe sprawiają, że to może powodować, że oni nie są w stanie się dogadać i założyć tego gospodarstwa domowego i usamodzielnić się i przestać być gniazdownikami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w takiej mikroskali. To właśnie trzeba badać i mam nadzieję, że te nasze badania będą punktem wyjścia do dalszych, bardziej pogłębionych badań. To szczególnie widać w tych małych miejscowościach, szczególnie w gospodarstwach wiejskich, że mężczyzna, ten młody mężczyzna zostaje na tak zwanym gospodarstwie, ponieważ on ma siłę do tego, żeby to gospodarstwo uprawiać. I on jest też z jednej strony kulturowo, ale z drugiej strony też biologicznie uwarunkowany do tego, że on ma w tym domu zostać, bo to on będzie w stanie sobie poradzić. W z tą bardzo ciężką pracą, która na gospodarstwie jest, a z drugiej strony łączy się z tym, o czym mówiłem na początku. Bardzo trudno mu jest zachęcić jakąś młodą, wykształconą dziewczynę do tego, żeby ona zrezygnowała z dobrej pracy na rzecz tego, żeby sprawdzić się do gospodarstwa i w tym gospodarstwie być. Więc mamy tutaj połączenie zarówno. Kulturowe, jak i ekonomiczne, demograficzne, i te wszystkie elementy się ze sobą łączą i to jest doskonały obszar do tego, żeby głębiej to badać. Faktycznie, do tej pory wcześniej, te jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie było widać tego kryzysu męskości na rynku mieszkaniowym, bo wydawałoby się, że to są dość odległe dziedziny. To już nawet nie jest różnica, to jest przepaść, jeśli chodzi o wykształconych młodych mężczyzn i wykształcone młode kobiety. Powoduje, że bardzo trudno w pewnym momencie się spotkać relacyjnie, zakładając mówię, w gospodarstwo domowe. A z drugiej strony, nawet jeśli ten mężczyzna chciałby samodzielnie założyć gospodarstwo domowe, to w mniejszym stopniu, w związku z tym, że jest gorzej wykształcany i ma gorzej płatną pracę, w mniejszym stopniu stać na to, żeby założyć to samodzielne gospodarstwo domowe, niż kobietę, bo te różnice i te dysproporcje. Jeśli chodzi o płacę, mogą być naprawdę bardzo znaczące. A wracając jeszcze do gniazdowników, bo to jest też temat rzeka. Interesuje mnie jeszcze, czy takie dłuższe okresy mieszkania z rodzicami nie prowadzą do konfliktów w ramach tego jednego domu, jednego mieszkania, na przykład pokoleniowych, choćby na tle światopoglądowym, no bo. Umówmy się, mamy się o co kłócić. Tak, bardzo się cieszę, że Pani o to pyta z tego powodu, że mamy wdrukowane coś takiego, że właściwie kiedy słyszymy słowo gniazdownik, to wyobrażamy sobie osobę, której się nie udało w życiu. Że właśnie to jest osoba biedna, nawet nie w kontekście ekonomicznym, tylko w kontekście takiej ogólnej oceny, która mieszka z rodzicami, której się nie powiodło i która właściwie nie jest w stanie sobie poradzić w dorosłym życiu. Natomiast okazuje się, że ten stereotyp jest bardzo krzywdzący. Ponieważ jest sporo osób, które jednak na to mieszkanie z rodzicami się decydują, i tutaj te kwestie pokoleniowe mają bardzo duże znaczenie, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że rodzice tych młodych ludzi, którzy mają 20-25 lat ci rodzice mają 50-50 parę lat to są rodzice, którzy też w zupełnie inny sposób te dzieci wychowywali. Oczywiście, tu bardzo uogólniam, ale też te relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami. Cały rozwój tej dziedziny związanej wiem, z psychologią, z psychologią pozytywną, z komunikacją międzyludzką, powoduje, że te relacje są już inne i te różnice pomiędzy pokoleniami, które siłą rzeczy są, bo to podłoże było zupełnie inne, sprawia, że te pokolenia dużo łatwiej mogą się ze sobą porozumiewać. Ale oczywiście zdarzają się takie domy, gdzie może to młode pokolenie i starsze pokolenie wszystko różnić. Kwestie polityczne, światopoglądowe i, i w takiej sytuacji mieszkanie, na przykład wspólne, będzie niemożliwe. Natomiast jeśli rodzice i dzieci będą w stanie to ze sobą kolokwialnie mówiąc, przegadać, to staną się partnerami w tym wspólnym mieszkaniu. A z drugiej strony, jeśli jest tak, że na przykład dom jest przygotowany do tego, żeby mieszkało tam kilka pokoleń, czy nawet mieszkanie też można tak zorganizować, że mieszka tam kilka pokoleń, to z jakiego powodu z tego rezygnować? Był rzeczywiście taki trend i taki ciąg do tego, żeby koniecznie młodzi ludzie się wyprowadzali od rodziców, bo dzięki temu mogą się samodzielić i wielu parom na pewno to pomaga i rodzicom na pewno to pomaga, żeby utrzymać dobre relacje. Ale jeśli jest tak, że mamy ze swoją rodziną dobre relacje, to być może nie warto z tego rezygnować i, i ten powrót do tych wielorodzinnych, nawet dwupokoleniowych domów jest możliwy i możemy nawzajem oczekiwać wsparcia od siebie, co zresztą nasze badania pokazały, bo one pokazały, że zarówno Jedna i druga strona uzyskuje od siebie wsparcie. Z jednej strony, młodsze pokolenie to może być wsparcie, na przykład związane z tym, że starsze pokolenia są słabsze, więc w pomocy fizycznej, a to starsze pokolenie bardzo wyraźnie widać w naszych badaniach, że wspiera to młodsze pokolenie, jeśli chodzi o pomoc psychiczną, że pod kątem rady, pod kątem udzielenia jakichś lekcji życiowych, stwarzania pewnego poczucia bezpieczeństwa, to, to, to również. Czy te rzeczy, o których Pan teraz mówi, czyli te wszystkie wymiany takie międzypokoleniowe, przyczyniają się do takiego poczucia szczęśliwości gwiazdowników? No bo technicznie rzecz biorąc, z różnych powodów, w tych wspomnianych przez Pana ekonomicznych, czasem wygody, czasem zdrowotnych, te marzenia o samodzielności gdzieś tam są spychane na dalszy plan, więc czy w takiej sytuacji można? zmierzyć poziom szczęścia tych ludzi. Właśnie o samodzielności, tak jak pani mówi, to mówi pani o samodzielności, czyli mieszkaniu oddzielnie. Chociaż z drugiej strony też mi przychodzi do głowy i znam, to oczywiście są przykłady anegdotyczne, ale myślę, że i pani, ja znamy takie przykłady, że są osoby, które mieszkają oddzielnie, ale właściwie nie wychodzą z lodówki swoich rodziców. I teraz jest pytanie, czy to, że ja mieszkam oddzielnie, ale cały czas jakby jestem rodzicem, nie płacą mi za mieszkanie, płacą mi za wakacje. Czy to jest usamodzielnienie? Więc myślę, że usamodzielnienia nie powinniśmy traktować w kategoriach wyprowadzenia się z domu, tylko rzeczywiście zaczęcia samodzielnego życia i odpowiedzialności za siebie i za innych. I myślę, że w takim wielopokoleniowym domu ta odpowiedzialność za innych i ta kwestia dojrzałości, dorosłości. Może wybrzmiewać dużo mocniej, ponieważ mogę sobie wyobrazić na przykład młodą osobę, która studiuje albo jeszcze się uczy i jednocześnie opiekuje się swoją babcią, która na przykład nie może wstawać z łóżka wtedy, kiedy rodzice są w pracy albo w jakiś inny sposób wspiera swoich rodziców. I tutaj warto pamiętać o tym, znów, żeby nie patrzeć jednowektorowo, że tylko młodzi korzystają z pomocy dorosłych albo wsparcia dorosłych, bo widać wyraźnie, zarówno w tych badaniach, jak i wielu innych, że starsi korzystają również, chociaż czasami mniej chętnie się do tego przyznają. Więc myślę, że ten aspekt szczęścia jest bardzo istotny. I tutaj, pół żartem, pół serio, też mogę powiedzieć, że właściwie do szczęścia, co wynika z naszych badań. To nawet nie są kwestie pokoleniowe, kwestia mieszkania oddzielnie, tylko wystarczy, że mamy blisko paczkomat i już jesteśmy szczęśliwi. Na potrzeby jeszcze tej rozmowy, bo poruszył pan bardzo ważny wątek tego, że gniazdownik to wcale nie musi być ten młody dorosły, który odkłada moment wyprowadzki od rodziców choćby po to, żeby nie wydawać bardzo dużo pieniędzy, które wydawałby na rynku mieszkaniowym, tylko gniazdownik to może być też osoba, która z jakichś powodów Powraca do rodziców. Jak się rozkładają liczby? To znaczy, jest więcej tych gniazdowników młodych czy powracających? Więcej jest tych gniazdowników młodych. To jest kwestia również demograficzna. Natomiast tych, którzy powracają, to są też sytuacje, które się zdarzają. One też niestety są zbyt mało zbadane. Czasami widać, że respondentom jest trudno zdecydować, bo są na przykład osoby, które mają już swoje oddzielne mieszkanie, prowadziły oddzielne życie, natomiast ich rodzic, mama lub tata, zachorowali na przykład na chorobę Alzheimera albo jakąś inną chorobę przewlekłą, nie rezygnując z tamtego mieszkania, przeprowadzili się do domu rodziców. No i teraz widać, że im jest bardzo trudno też określić właściwie, czy oni są gniazdownikami na nowo, czy jednak mieszkają oddzielnie. Więc tu jest bardzo trudna do wychwycenia w badaniach, ale trudna do decyzji również jeśli chodzi o respondentki i respondentów, natomiast z mojego punktu widzenia też autora książki o pokoleniach i osoby, która zajmuje się pokoleniami, ta intuicja badawcza, którą miałem pod kątem tego badania, żeby właśnie nie patrzeć stereotypowo na tych gniazdowników i ta liczba też gniazdowników, która jest, pokazała, że to jest ogromny wachlarz różnego rodzaju postaw związanym z gniazdowaniem. Czasem to jest potrzeba rodziców, czasem to jest potrzeba młodych ludzi, czasem to jest pewien układ, który jest wygodny dla obu stron. Czasem oczywiście to jest konieczność ekonomiczna, czasem to jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, czasem to jest potrzeba tego, że nie wiem, rozwiodłem, czy rozwiodłam się ze swoim współmałżonkiem, w związku z tym znów wracam do rodziców. Czasami to jest potrzeba związana z tym, że rodzice pomagają przy opiece, czy w wychowaniu dzieci. Więc, tak jak powiedziałem, ten katalog postaw gniazdowniczych jest bardzo różny. I cieszę się, że to nasze badanie rzuca światło na to, żeby zupełnie inaczej patrzeć na to i pokazywać, że to jest duża grupa, której po pierwsze nie można wrzucić do jednej kategorii, a po drugie trzeba jeszcze dokładniej się tej grupie przyjrzeć. To jest duża grupa, ale jak będzie wyglądać jej przyszłość jako całości? Zmierzam do tego, że badania GUS-u wynika, że w 2021 roku mieszkańców były 2 miliony. A rok później, w 2022 roku, było ich o 300 tysięcy mniej. To jest stały trend spadkowy? Przyznam się pani, że nie zastanawiałem się nad tym, bo znam te dane i nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, z czego to wynika, bo to jest zbyt krótki czas, żeby można było to nakreślić demografią. No bo wiadomo, że młodych ludzi jest coraz mniej, ale to na pewno się nie stało w tak krótkim czasie. Być może to jest kwestia jakiegoś sposobu badania i liczenia tych gniazdowników, bo nie wiem, przesunięcie 2 czy 4 lata w górę czy w dół to zmienia, więc nie umiem powiedzieć skąd ten spadek nastąpił. To w takim razie trochę Pan ten temat poruszał dzisiaj, ale chciałbym nawiązać do przyszłości gniazdowników jako części społeczeństwa. Skoro to gniazdownictwo w Polsce ma się przynajmniej chwilowo dobrze, to może znowu rozwinie się u nas zwyczaj mieszkań, lub właśnie tych wspomnianych przez Pana domów wielopokoleniowych, wielorodzinnych, międzypokoleniowych? Ja myślę, że to gniazdowanie będzie miało się dobrze i moim zdaniem będzie miało się coraz lepiej. To pokazują tendencje w całej Europie Zachodniej i to wynika z kilku aspektów. To znaczy, Żyjemy coraz dłużej, ale też co ważne, żyjemy coraz dłużej w zdrowiu. W związku z tym, będzie coraz więcej pokoleń zamieszkiwać w domu i też trzeba pamiętać o tym, że to gniazdowanie niekoniecznie musi wiązać się z tym, że mieszkają rodzice z dziećmi. Ono może się wiązać z tym, że mieszkają na przykład dziadkowie z wnukami, ponieważ na przykład dziadkowie mają mieszkanie, duże mieszkanie, załóżmy 80-metrowe, taki mieli standard. Jest ich wnuczek czy wnuczka, które potrzebuje mieszkania i potrzebują samodzielnienia, więc można sobie wyobrazić wtedy, że ten wnuczek czy wnuczka sprowadza się do dziadków, jednocześnie sprawując nad nimi opiekę, a sprawuje tę opiekę, ponieważ dzieci, babci i dziadka nie mogą tego robić, bo pracują bardzo aktywnie jeszcze zawodowo. Więc też jestem w stanie sobie wyobrazić tego rodzaju korelacje, które mogą doprowadzić do tego, że rzeczywiście te domy wielopokoleniowe powrócą. To jest przepiękna idea, i kiedyś prowadziłem badania wśród właśnie takich rodzin wielopokoleniowych, to te rodziny były bardzo szczęśliwe. My jesteśmy przyzwyczajeni trochę do tego, że tam muszą się ludzie niesamowicie ze sobą kłócić, natomiast okazuje się, że to pomimo różnic, to szczęście w tych domach jest bardzo wyraźne. Jest to bardzo pozytywne, co Pan mówi, i rzadko nam się udaje mieć tak pozytywne spostrzeżenia w podcaście. I mam nadzieję, że na równie pozytywnej nucie uda nam się zakończyć, bo ostatnie pytanie będzie o mieszkania albo domy wielogatunkowe w takim razie, bo z raportu, który Państwo przeprowadzili razem z Otodomem, wynika, że Polacy generalnie kochają zwierzęta. Aż 68% z nas ma psa lub kota, czy też mieszka z psem lub kotem. Jak posiadanie zwierzęcia wpływa na takie najbliższe otoczenie domowe, na decyzję o przeprowadzce albo na aranżację wnętrz? Świetnie, że Pani o to pyta i bardzo dziękuję, że Pani powiedziała, że nie jesteśmy posiadaczami, tylko mieszkamy z, bo rzeczywiście to bardzo duża zmiana. Czasami się mówi, te osoby, które mają koty, wiedzą, że to nie oni mieszkają z kotami, tylko mieszkają u kotów. Tak, to ja. To bardzo dobrze Pani wie, że koty manifestują, że my jesteśmy tam po prostu, wynajmuje nam się kąt, który łaskawie koty nam użyczają. W związku z tym bardzo ważne jest to mieszkanie i to mieszkanie i zmiana tego mieszkania, jak to ładnie mówią, prognostyki tego, jak to się będzie zmieniało, jeśli chodzi o mieszkania, też są, ponieważ widać w takim oczywiście jeszcze w mikroskali. Że te pary, które decydują się na to, żeby nie mieć dzieci, a mieć na przykład psa, decydują się na to, że wybierają mieszkanie, które będzie z ogródkiem albo segment, który będzie z ogródkiem, nawet nie dla własnych potrzeb, tylko dla potrzeb pupila. Więc to również będzie się zmieniać. Albo na przykład są osoby, które mają rasę psów, która nie może chodzić po schodach to też decydują się na to, że na przykład wybierają mieszkania z windą albo wybierają mieszkania, które są też na parterze albo najwyżej na pierwszym piętrze, żeby nie było problemów dla tego psiaka. Jeśli chodzi o koty, też decydują się na to, żeby mieć jakiś balkon, jakiś taras. To wszystko ma znaczenie w wyborach, bo rzeczywiście tych grup osób, które decydują się na to, że nie będą miały dzieci, będą miały zwierzęta, jest coraz więcej i to będzie trend, który będzie się powiększał i na pewno jestem przekonany, że to będzie miało odzwierciedlenie w rynku mieszkaniowym i w wyborze mieszkań. To jest jakoś takie bardzo pozytywne, że stajemy się bardziej otwarci na potrzeby, bardziej tacy empatyczni, nie tylko na te potrzeby nasze międzyludzkie, tylko właśnie także tych mniejszych przyjaciół. Bardzo to jest jakieś takie pocieszające. Tak, to jest wspaniałe. Właśnie to zjawisko Dinksów, czyli Double Income, No Kids, i tam jeszcze się dodaje With Cat albo With Dog, to jest charakterystyczne dla krew rozwiniętych. Jesteśmy, jak pani bardzo dobrze wie, po bardzo dużej dyskusji: czy zwierzę umiera, czy zdycha. Przykład tego naszego badania, chociażby pokazuje, że bardzo zmienił się stosunek ludzi do zwierząt, i to są tak zwane już osoby nieludzkie traktowane na zupełnie innym poziomie co też moim zdaniem jest, zgadzam się z panią, wyznacznikiem naszego poziomu humanizmu, wrażliwości. Każdy właściciel, czy właścicielka psa, czy kota czy jakiegoś innego zwierzaka, który lubi wie, jak bardzo mocno pod kątem wrażliwości i podejścia do świata w takie, w taka osoba nieludzka może wpływać, jak ja to mówię, psioosoby, osoby, jak bardzo mogą wpływać na to, jak postrzegamy świat. Więc z tej zmiany też się bardzo cieszę i tu też trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w polskim społeczeństwie ta liczba zwierząt, które mieszkają z nami, jest rzeczywiście jedna z najwyższych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. I to chyba będzie najładniejsza puenta tej naszej rozmowy. Państwa i moim gościem był profesor Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor raportu Oto dom, szczęśliwy dom mieszkanie na osi czasu. Dziękuję. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.